programu był właściciel salonów mebli Bodzio i wyposażenia wnętrz oraz sklepu online www.bodzio.pl. Sponsorem programu była Mlekowita, producent masła klarowanego. Sponsorem programu był Oleofarm, producent preparatu z witaminą C na wsparcie odporności. Cevitum. Otrzymała prezent. Jest pani jedyną spadkobierczynią Wiktora Szemetlijewa, właściciela posiadłości w Sankt Petersburgu i Parku Rozwiązania. No jest pani Dacza. Domyślam się, że zna pani sytuację finansową panu. Grozi mu zamknięcie. Postanowiła o niego walczyć. Nie mamy nic do stracenia. Uratujemy park. Wspólna misja i noworoczne uczucie. Miłość w Sankt Petersburgu. Dziś o 21:00 w Wiedence. Już w najbliższy czwartek w sprawie dla reportera bitwy, wojny i wojenki. O 21:35. Widzę jak na jakichś bandziorów. Panie Boże, Ojcze Wszechmogący, żebym odzyskał swojego syna. My jesteśmy biedni, nie mam pieniędzy, a tu taki majątek mamy i tyle milionów. I ugryźć tego nie można z żadnej strony. To nie my rozpoczęliśmy wojnę. Sprawa dla reportera już w najbliższy czwartek, tylko w Jedynce. Może ty mi powiesz, jak to było. Poruszające słowa i niezapomniana muzyka. Największe przeboje Ireny Jarockiej. Artystki, która olśniewała. Motylem jestem. Koncert przebojów Ireny Jarockiej. W niedzielę o 17:30 w Jedynce. Rafał Matyla, witam Państwa w wydaniu specjalnym Teleekspresu. Ekspresowo poinformujemy o nadchodzącym nowym standardzie telewizji naziemnej, a z nim pojawi się więcej programów wyższej jakości obrazu i dźwięku oraz nowe funkcje. Niestety część odbiorników telewizyjnych nie spełnia wymagań tego standardu. Jak temu zapobiec? Sprawdzić swój telewizor. Wejdź na www.telewizjanaziemna.pl i dowiedz się więcej. Telewizja przypomina, nowy standard się zaczyna.